Książka roku. I człowiek roku. Jak zwykle w tego typu przypadkach bywa, tytuł nie do końca oddaje sens tej książki. Nie chodzi o to, a w każdym razie nie tylko o to, żebyśmy stali podczas pracy. Chodzi o kręgosłup. Właśnie tak, kręgosłup jest najważniejszy. Z niego wychodzi cała siła. Jakakolwiek kontuzja kręgosłupa prawdopodobnie ma dramatyczne skutki, więc to, czego powinniśmy pilnować w pierwszej kolejności, na co dzień, to neutralna i stabilna pozycja kręgosłupa. Neutralna, czyli ani nie przygarbiona, ani nie przeprostowana, gdzieś pomiędzy. No i to dopiero początek, a tak naprawdę już stanie w takiej pozycji przez krótki czas może być challenge'ujące dla niektórych, a tak naprawdę powinniśmy dążyć do tego, żeby w tej neutralnej i stabilnej pozycji utrzymać się cały dzień i wykonując jakiekolwiek ruchy, nawet chodzenie czy też ćwiczenia fizyczne, powinniśmy utrzymywać neutralną pozycję kręgosłupa, co nie jest wcale takie proste czasami, bo nawet takie rzeczy jak zakładanie torby można zrobić albo źle, albo dobrze. Myk polega na tym, że nie jesteśmy w stanie siedzieć i utrzymywać prawidłowej pozycji kręgosłupa przez długo, a dodatkowo siedzenie utrudnia zmianę pozycji, co powinniśmy robić tak naprawdę dużo częściej niż to robimy. Dlatego pracuję stojąc. Nie przez 100% czasu, no ale jednak wydaje mi się, że częściej niż rzadziej. Zdrową proporcją jest, nie wiem jaka jest zdrowa proporcja, no ale pewnie od czasu do czasu trzeba usiąść. Ale z dwojga złego wolę pracować na stojącym stanowisku i czasami usiąść przy biurku, niż odwrotnie. Bartek, a ile ci kosztowało stojące biurko? No tak z 60 zł. Tada! Tak to wygląda. Podpórka pod pupę w postaci krzesła z odzysku 0 zł. Piłeczka 0 zł, bo była w domu. Takie o podnogie. Jedyna rzecz, za którą zapłaciłem 60 zł na Allegro. Podpórka pod nogi bardzo przydatna. Deska do prasowania była. Kubeł z Pepko był. Laptop. I to jest generalnie wszystko. Wydaje mi się, że takie stanowisko kosztujące 60 zł jest bardzo zgodne z filozofią tej książki, że tak naprawdę wiele rzeczy możemy zrobić za darmo. Może nie będzie to perfekcyjne, no ale taka wymówka pod tytułem na pewno mnie nie stać na biurko do stania jest nieprawdziwa. Piłeczka jest do masowania stopy. O. Jest jakieś spotkanie. To sobie można masować stopy. Stopy są bardzo ważne, wiedzieliście? Mieliście kiedyś stopy? No, a podczas stania, żeby zmienić pozycję od czasu do czasu, można położyć jedną nogę lub drugą na to. I zawsze to trochę odciąża kręgosłup, zawsze mamy trochę ruchu, zawsze jest trochę lżej. No a oprócz stopy możemy sobie mobilizować inne części ciała, pewnie jakiś sprzęt do tego też jest potrzebny. Lwią część książki zajmuje to, jak mobilizować te części ciała, które przez długotrwałe siedzenie najprawdopodobniej mamy usztywnione, mamy z nimi problem. Jeżeli ktoś miał problem z kręgosłupem lędźwiowym, no to taki wałek piankowy to jest błogosławieństwo. Także polecam tę książkę, po polsku skazany na biurko, po angielsku deskbound, po naszemu atado al escritorio. A jeżeli chcecie zacząć od darmowych materiałów, to pan Kelly Starrett ma ich mnóstwo na YouTubie. Link w opisie.